Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj wszyscy za mną się oglądają na drodze. Jadę na Ducati Scrambler 62, który mogę powiedzieć już śmiało, że jest obiektem moich westchnień i marzeń. I chciałbym, żeby to moto zostało ze mną jak najdłużej. I żeby mógł jeździć jak najdłużej. Dzisiaj słonecznie, ale temperatura no niestety nie jest łaskawa. Do tego jeszcze zimny wiatr. No, generalnie jest słabo. Pocieszeniem może być tylko fakt, że wczoraj miałem wyrywane ósemki i że to zimne powietrze trochę łagodzi ten ból. Dzisiaj temat taki kontrowersyjny, do którego poruszenia sprowokowało mnie to zdjęcie, które zrobiłem jakiś czas temu w Warszawie. Odpowiedzcie sobie na pytanie, możecie napisać w komentarzu, czy waszym zdaniem to jest rozsądne. Mnie się nóż w kieszeni otwiera, jak widzę taką sytuację. Kurczę, coś mnie zaatakowało. Jak widzę taką sytuację i nie zdecydowałbym się na przewożenie dzieciaka. Wiem, że to jest zgodne z przepisami. Do lat 7 można wozić dziecko pod warunkiem, że nie jedzie się więcej niż 4 dychy. Ale mi chodzi bardziej tutaj o strój. Jaki to jest przykład dla dziecka? Przewożenie go, kiedy jedzie w krótkim rękawku, w sandałkach i krótkich spodenkach. Do tego być może jeszcze kask rowerowy. Też widziałem tego typu akcje. No jest to niestety mega słabe. Jest to moim zdaniem totalny brak wyobraźni i odpowiedzialności rodziców. Wiem, że dziecko się cieszy, ma ogromną radochę pewnie z tego, że może podróżować z tatą czy z matką na skuterze. No jednakże są pewne granice. Pamiętajcie, że w razie jakiegokolwiek dzwonu, w razie jakiegokolwiek nawet najmniejszego szlifu, takie dziecko jest najbardziej poszkodowane. I tak naprawdę odpowiada tylko i wyłącznie za błędy innych. Dodatkową kwestią jest wychowanie dzieciaka i dawanie mu skrajnie słabego przykładu. Bo jeżeli ono zostało wychowane w taki sposób, że nie zwraca się kompletnie uwagi na bezpieczeństwo, to ciężko będzie mu w przyszłości zmienić swoje poglądy. I właśnie z tego względu też absolutnie nie rekomendowałbym do tego, żeby w taki sposób postępować. Wiem, że przepisy to jest jedno i że przepisy pozwalają i że przepisy nie mówią, czy dziecko ma mieć ciuchy, czy może jechać nawet na golasa. Ale jest też pewien zdrowy rozsądek i wyobraźnia, której brak naprawdę mnie często paraliżuje. Chociaż powiem wam, że to zdjęcie to jest pół biedy. Widywałem obrazki typu dziecko jedzie, małe dziecko, kurczę, 3-letnie, normalnie bierze udział w ruchu drogowym razem z ojcem na skuterze, stojąc na podłodze i opierając się rękoma o kierownicę. No cholera jasna. Szkoda mi tego dzieciaka, po prostu mi jest go strasznie szkoda. I to tyle. Dzisiaj chyba krótko, ale treściwie zachęcam was do tego, żebyście się dzielili opiniami swoimi właśnie na ten temat i do tego, żebyście subskrybowali kanał jednoślad.pl. Jeżeli wam się podoba Ducati Scrambler 62, to też łapka w górę dla niego, za co ogromne dzięki w jego imieniu. Na razie, cześć!